Trzej generałowie. Stanisław Sosabowski. Symboliczna postać polskiego spadochroniarstwa. Nazywany przez swoich podwładnych Sosabem. Urodził się 8 maja 1892 roku w Stanisławowie na terenie ówczesnej Galicji. Jego ojciec był pracownikiem kolei, ale zmarł, kiedy Stanisław miał 12 lat. Staszek, jako najstarszy z trojga rodzeństwa, pomagał mamie w utrzymaniu rodziny. W bardzo młodym wieku zaczął zarabiać jako korepetytor, a następnie został wcielony do armii austriackiej. Równolegle angażował się w młodzieżową działalność niepodległościową. W latach poprzedzających wybuch I wojny światowej stanął na czele 24. Drużyny Strzeleckiej oraz 1. Drużyny Skautowej. W tym czasie współpracował też ze Związkiem Walki Czynnej oraz Związkiem Strzeleckim. W czasie walk na frontach I wojny światowej awansował do stopnia starszego sierżanta armii austro-węgierskiej. Pisał: pierś moją pokryły wszystkie dostępne pod oficerom medale za waleczność. Z moich 250 współtowarzyszy broni, którzy wyruszyli razem ze mną w pole, pozostało zaledwie 3. Błyskawicznie piął się po szczeblach kariery wojskowej. Awansował w 1916 roku na stopień podporucznika. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w szeregach Wojska Polskiego awansował do stopnia majora. A w 1927 roku był już podpułkownikiem i dowódcą 2. Batalionu 75. Pułku Piechoty. W okresie międzywojennym był porucznikiem w szkole wojskowej. Opowiadał, że pisał książki wojskowe dla rekrutów. W czasie II wojny światowej został mianowany dowódcą 21. Pułku Piechoty imienia Dzieci Warszawy. To była bardzo znana jednostka, walczyli dzielnie z nazistami. Po kapitulacji stolicy Stanisław dostał się do niewoli, został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Później uciekł z obozu jenieckiego. Przedarł się przez Węgry do Francji, by przekazać meldunki o sytuacji w kraju rządowi na wychodźstwie. Następnie pełnił funkcje przywódcze w 1. Dywizji Grenadierów oraz 4. Dywizji Piechoty. Później w utworzonej w Wielkiej Brytanii 1. Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej. Był w grupie żołnierzy, którzy wyjechali do Szkocji. General Paszkiewicz, general Maciek i general Sosabowski divided the soldiers up. Tak jak generałowie Paszkiewicz i Maczek, generał Sosabowski rekrutował tam żołnierzy. Sosabowski, kiedy zaczął tworzyć siły bojowe, zdał sobie sprawę, że spadochroniarz będzie właściwą odpowiedzią na wyzwolenie Warszawy. Pomyślał: żołnierz jak orzeł spadnie z zaskoczenia na Niemców. I tak rozwinęli brygadę spadochroniarzy.
Już w funkcji generała wziął udział w największej w II wojnie światowej operacji powietrzno-desantowej pod kryptonimem Market Garden. Była to operacja wojskowa przeprowadzona przez aliantów we wrześniu 1944 roku na terytorium okupowanej Holandii. Założenia operacji zaplanowanej przez marszałka Montgomery'ego okazały się jednak zbyt ambitne. Brak dostatecznej liczby samolotów transportowych spowodował rozłożenie desantu powietrznego na trzy etapy, co znacznie zmniejszyło efekt zaskoczenia przeciwnika. Niemiecka kontrofensywa unicestwiła brytyjską pierwszą dywizję powietrzno-desantową i spowodowała większe straty od tych, które alianci ponieśli podczas lądowania w Normandii. Straty wśród wszystkich jednostek były olbrzymie. Wyniosły one blisko 12 tysięcy spadochroniarzy z całkowitej liczby 35 tysięcy desantowanych żołnierzy. Po wojnie nie mógł wrócić do Polski. Nie otrzymał emerytury, a ówczesny prezydent Rzeczpospolitej pod naciskiem Brytyjczyków odsunął go od dowództwa pierwszej polskiej samodzielnej brygady spadochronowej. Marszałek Polny Montgomery i generał Browning obwiniali go o konflikt w sprawie operacji Market Garden. Został pozbawiony dowództwa, a w 1948 roku zdemobilizowany. Po wojnie generał Stanisław Sosabowski, nie zgadzając się na sowiecką dominację w Polsce, wraz z żoną i ociemniałym synem pozostali na emigracji w Wielkiej Brytanii. Zaproponowano mu, że będzie odpowiedzialny za utylizację w fabryce, a on powiedział nie, opuścił armię. Myślę, że dostawał ze 300 funtów, miał wtedy 57 lat, dokładnie tyle co ja teraz. Zaczął robić interesy, ale był żołnierzem, nie biznesmenem i poniósł porażkę. W końcu zatrudnił się na magazyniera w fabryce w Acton. W tej fabryce pracowali niektórzy z jego byłych żołnierzy. Kiedy przejeżdżał na wózku widłowym, oni stawali na baczność. Resztę życia spędził jako magazynier, tak jak generał Maczek część życia spędził jako barman. I to nie było w porządku. Ktoś musi być magazynierem, ktoś inny musi być barmanem. Ale czy akurat dwugwiazdkowi generałowie? Nie sądzę. To była straszna zdrada, niesprawiedliwość. Był bohaterem w czasie wojny, ale i po wojnie. Mój pradziadek był wojskowym także w życiu prywatnym. Miał więc bardzo sztywną relację ze swoimi synami. Kochał swoich żołnierzy jak własnych synów. Jestem bardzo dumny, że jestem jego prawnukiem, ale też muszę zaznaczyć, że jego syn, dr major Janusz Sosabowski, bohater AK, był dosłownie gwiazdą w cieniu swojego ojca. Dlatego też i o nim mam obowiązek opowiadać. Generał był bohaterem ze względu na swoje przywództwo i filozoficzny charakter, dzięki któremu tysiące polskich chłopców zamienił w bojową brygadę. Jego syn był bohaterem, bo dowodził w Powstaniu Warszawskim. Był lekarzem,
i kierownikiem operacji wojskowych w podziemiu. Ale też trzykrotnie oszukał śmierć. Wykryto u niego raka w oku, innym razem doznał urazu kręgów szyjnych, kiedy wskakiwał do rzeki. No i co najważniejsze, w trakcie powstania warszawskiego został postrzelony w twarz. To bardzo ważne, żebyśmy o nich pamiętali. W tej chwili wciąż żyje historia, ponieważ niektórzy weterani jeszcze żyją. Kiedy umrze ostatni z nich, pozostanie tylko historia, o której łatwo zapomnieć. Moim obowiązkiem jest edukowanie dzieci. Od czasu do czasu chodzę na prelekcje do polskiej szkoły. Można sobie wyobrazić, że dzieci w wieku 14, 15, 16 lat mogą nie być tak zainteresowane historią wojskowości jak żołnierze czy ludzie w naszym wieku. Ale wiesz co? Dzieci były zainteresowane odłożeniem telefonu. Nie martwiły się o TikTok, Facebook czy Instagram. Uważnie słuchały. George Orwell powiedział: wojna tworzy potwory duszy. Ale ci dwaj mężczyźni nie byli potworami. Byli miłymi ludźmi, którzy ponieśli winę za to, co robili. Dziadek tuż przed śmiercią powiedział mi: pamiętam, że musiałem rozstrzelać niemieckiego żołnierza, bo musieliśmy się umundurować, a on miał tylko 19 lat. A ja wciąż pamiętam jego twarz. Tak właśnie wygląda mój ból 26 lat później. Wciąż o tym myślę. Jestem obywatelem Polski. Teraz nadano mi obywatelstwo. Czuję się trochę jak oszust, bo nie mówię po polsku. Mój ojciec ożenił się z Angielką. Generał zmarł, kiedy miałem 2 lata. Bardzo się ucieszył, że ma wnuczka. Mam w archiwum fotografię, jak mnie trzyma na rękach i tuli. Wiem, że to może zabrzmieć zuchwale, ale chcę być porządnym człowiekiem. Dla niego i dla jego syna nie poszedłem do wojska. Przez jakiś czas byłem tylko w policji, w służbie mundurowej. Archiwizuję wszystko, co mam. Chcę stanąć na barkach moich przodków, olbrzymów, gigantów. Generał zmarł w Hillingdon 25 września 1967 roku w wieku 75 lat. Jego prochy zostały przeniesione do Polski, gdzie spoczęły na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Generałowie Władysław Anders, Stanisław Maczek i Stanisław Sosabowski pozostali wierni ideałom i honorowi polskiego żołnierza. Walczyli u boku aliantów na frontach II wojny światowej we Włoszech, Francji, Belgii i Holandii. Żadnemu z nich, żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzie, nie dane było już wrócić do ojczyzny. Z nostalgią wspominali to, co zamknięto przed nimi na zawsze, za żelazną kurtyną.